Dziś bowiem 25 września, wielka impreza, wielki show lotniczo-modelarski. My tu w zasadzie wszyscy z naszej modelarni w Tarnowie. Jest Tomek Hamuda, który zmienił swoją klasę z klasy F2B na klasę F3A Club. Jest też Mareczek Czuba, który składa swój samolot i przygotowuje do startu. Będzie też kolega Olszówka, który przyjedzie niebawem. Impreza zapowiada się niezwykle ciekawie. Jest wspaniała grupa ekwilibrystów rowerowych, podobno z Bielska Białej. Pan Adam Saj, kierownik techniczny, i pan Władek, senior mieleckiego lotnictwa. Dziecko wytwórni mieleckiej, samochód produkowany w wytwórni Gepard. Piękną ma linię sportową sklepu modelarskiego prowadzonego przez pana Piotra Kaczorka. Pan Piotr, cały zaoferowany, zdaje się, że prawdopodobnie ze swoim teściem, a to i sam mistrz, który skupiony w tej chwili jest na liczeniu pieniędzy, czynności bardzo istotne i ważne, bo przecież bez pieniędzy ciężko jest. Przebogate stoisko z modelami plastikowymi, z literaturą modelarską, sprzętu aeroklubowego, sprzętu z wytwórni, w dali kołujący AN2, pewnie z pasażerami. Tutaj do stanowiska podeszła Wilga, również pełna pasażerów, którą pilotuje prawdopodobnie kolega Janusz Pondo. Następuje wymiana załogi. No i następni sympatycy lotnictwa uniosą się w powietrze. Następny z Lin 42M. Następny dromader. Oczywiście to jest dromader, ten największy M24. Napędowy, dziewięciocylindrowy silnik największego dromadera produkowanego w mieleckiej wytwórni, dromadera M24. Skomplikowane ten cały zespół wprawia w ruch i unosi w powietrze to około 4 ton z zapasem środków chemicznych lub wody, po to tylko, aby służyć wszystkim przy gaszeniu pożarów, przy nawożeniu pól. W tej chwili zapotrzebowanie na usługi agrolotnicze jest niestety niewielkie, ale być może w przyszłości się poprawi. AN-28, który jest wspaniałym samolotem, niezwykle dyspozycyjny, zwrotny, poręczny, może cofać na lotnisku, dysponuje niezwykle krótkim startem. W tyłu za nim już osławiona Iryda I-22, dziecko wytwórni mieleckiej. Iryda SP PWE w całej swojej okazałości. Przepięknie malowany. Z tyłu zaś znana wszystkim konstrukcja Tadeusza Sołtyka TS-8, TS-11 Iskra. I w tyle od lat produkowane i wyprodukowane w liczbie 10 tysięcy sztuk samoloty AN-2. Dopełnia obraz wspaniałego samolotu.
PZL-M 20 Mewa, która jak widać przed chwilą wylądowała. O! Dość miłe malowanie. Samolot niezwykle łatwy w startach, łatwy w lądowaniu. Przyjemny w pilotach. Sprzedajemy bileciki. Do Mewy może wejść 4 osoby i cena jednego biletu 200 tysięcy. Tam wylądował samolot z Lin 26 Trener, a w nim przyleciała załoga, jak widać, damsko-męska, która prawdopodobnie będzie wykonywała na tym samolocie akrobacji. Ryda. Tak, to właśnie Ryda. Szczegóły konstrukcyjne urządzenia detonującego kabiny i mającego zabezpieczyć pilotów przed ewentualnym uszkodzeniem głowy przy opuszczaniu tego samolotu w systemie awaryjnym. Ląduje w tej chwili AN2 z pasażerami na ziemi. Święto dzisiaj dusz. Od śmigła przy Mewie. Być może, że zaraz Mewa będzie startować. Albo kołować na start. S11 Iskra, który bazuje na lotnisku Mileckiej Wytwórni. Często widzieliśmy ją w powietrzu. Latał na niej pan Bronowicki, Wiesiek Cyna, wielu, wielu pilotów doświadczalnych. Mewa kołuje na miejsce startu. Piękna linia tego samolotu. Ho, ho, ho. Nie było, żeby dwa samoloty znajdowały się jednocześnie bez mała na pasie startowym. I Wilga z pasażerami do góry. A teraz i Mewa zajmuje swoje stanowisko na starcie. Ale być może, że pierwsza w powietrze uniesie się Wilga, którą tutaj widzimy. Grupy Akilla. Młodych chłopców, młodzików, którzy są mistrzami świata w tej dosyć trudnej dyscyplinie sportu, jakim jest cross na specjalnie zbudowanym torze. Oto jedna ze skoczni, druga w dali, trzecia, czwarta, a oto grupa trenerów i menedżerów. W tej chwili odbędzie się krótka, podejrzewam, narada. Zawodnicy podchodzą do stanowiska decyzyjnego. Kasia. Jest rwane. W wykonaniu naszego ośrodka, ale niestety dalej umiejscowionego we Tarnowie, ale tutaj nasi modelarze pokażą modelizowany sterowany. A będzie to przygotował pan Jerzy Mazda i kierownik tego ośrodka. Dziękuję bardzo. Słychać było zapowiedź występów naszych modelarzy. W kolejnym dniu dzisiejszym pokazu cyklu zwiadu zawodników proszę na podem, gdybyście pamiętali. Jest Kasia ma rower taki specjalny, zresztą jak już to jest Kasia.
Rowery są specjalnie wyszykowane, jak słyszę, mają hamulce hydrauliczne. Cała grupa tej młodzieży to mistrzowie świata. Kasia, Rafał. Pokaż, zawodnicy sobie dobierają rowery, jak słyszę. Już jeden z nich wjechał na specjalnie przygotowany tor. Nie potrzebuję. Cały program się dopiero rozpoczyna. O, to było świetne. Walczą młodzi zawodnicy z trudnościami toru, a my się będziemy żegnać. To i lata Tomek Hamuda. Swoim modelem w klasie F3A klub. Składa się to ogromnie mocno. W tej chwili lot plecowy. Wszystko odbywa się w ramach pokazu modelarskiego w Mielcu. Straszliwie nerwowo to lata. Różnego rodzaju figury, aż strach komentować. Thank you.
Wzbudza niemałą sensację tym swoim lataniem tłumek ludzi. Nie chcę w tej chwili efektowny korek z Witek 1500. Taki tłumek, no więc dosyć spory. Tam się chłopcy uwijają. Niemało ludzi zgromadziły te dzisiejsze uroczystości w Aeroklubie Mieleckim. Trzeba liczyć na jakieś 50-60 tysięcy ludzi. No, jest to dosyć spora liczba, zważywszy, że przecież takie imprezy, a jeszcze dociągają ludzie. Takie imprezy nie są często organizowane. Do lądowania już słyszę, silnik nie pracuje. Ląduje oczywiście bez podwozia i prawdopodobnie jest na ziemi. No dobrze wylądował, całkiem poprawnie. Startował kolega Marek, brat Janusza. A jest nie sposób ten model uchwycić. Kręci pętlę. Dosyć ciekawy program. To znaczy program zgodny z klasą F2B. Lata na dość poprawnej wysokości. Dwie pętle wewnętrzne. Trzecia. Ósemka. Pozioma. Chyba tak. No, dość sobie dobrze radzi ten młody modelarz. Lot plecowy. Troszeczkę może niewyrównany, ale niemniej jednak tym modelikiem niezbyt wiele można wykręcić. Cały program powinien trwać 7 minut, zakończony być efektowną koniczynką czy ósemką pod pułapem. No, tutaj oczywiście, ponieważ są to pokazy, program ten nie jest prezentowany tak, jak w rzeczywistości on powinien przebiegać. Albo może moja ocena jest jakaś niewłaściwa. Tak jest, ósemka pozioma. Tych ósemek jest 2-3. Wykona dość atrakcyjny program. Huk niezwykły. Być może za chwilę obejrzymy program w wykonaniu dziecka mieleckiej wytwórni I-22 Iryda. Iryda.
Widać ją jako niewielki punkcik, zupełnie bez dźwięku. Prawdopodobnie przejdzie to w ogromnej szybkości na niskim pułapie i wystraszy część publiczności. Naturalnie, tak też było. Zgodnie z tradycją, wszystko odbyło się zgodnie z tradycją. A Mareczek sobie tam dalej lata. No, ja poświęcę trochę więcej czasu i rydzie, dlatego że jest to bez wątpienia jakaś atrakcja. Beczka na wznoszeniu. Oczywiście ten program nie był sygnalizowany, nic nie słyszeliśmy. Stanowi pewnego rodzaju niespodziankę. Mareczek dalej sobie tam kręci. Nadlatuje wprost na mnie. Być może mi nie spadnie czapka z głowy. O, jednak no, zarobiło dość pokaźnie. Szukamy i ponownie jest. Znalazłem. Znowu nadlatuje, tak jakby mnie chciał skosić z tego lotniska. No cóż. Wspaniały, wspaniały samolot. Aż dziw, że tyle zamętu koło tego wspaniałego samolotu, który w zasadzie powinien wejść na stan i wyposażenie polskich jednostek lotniczych, albowiem nic lepszego jak do tej pory. Czarna sylwetka tego przepięknego samolotu na tle błękitnego nieba. Ponownie, drodzy Państwo, patrzymy w twarz pilotowi. Przepiękne smugi kondensacyjne na końcach płatów. Janusz już tam wylądował, nie chce konkurować z tym wspaniałym samolotem. No jest to bez wątpienia cud, że w ogóle pozwolono mi sfilmować ten samolot do niedawna, otoczony ścisłą tajemnicą. Ja pamiętam wejście na lotnisko wtedy, kiedy Iryda latała, było bez mała niemożliwe. No dziś stało się faktem. Mogę ją zupełnie bez ograniczeń filmować. Przepiękne beczki na wznoszeniu. Ciekawe, co zaraz zamierza nasz wspaniały pilot uczynić. Na razie oddalił się do strefy. Zaprezentują się na samolocie I-22 Iryda pan podpułkownik inżynier Jan Wiechecki i major pilot Bogusław Mrozek. Czekamy na nich, a następnym samolotem w kolejności, który Państwo zobaczą, będzie samolot M20. Mewa startuje. Stanisław Ratuszyński na samolocie M22 Mewa.
Och, co tu atrakcji dziś było, szanowni państwo. I rowery, i stoiska, i balony, i spadochroniarze. I wszystko w zasadzie tylko po to, żeby nam dać możliwość zobaczenia tego cudownego sprzętu w locie. Demonstrował lot na minimalnej prędkości w zakręcie. Ponownie na niskiej wysokości. Najmałej wysokości. 20 mewa. I jeszcze raz przypominam, pilotowany przez Szefa pilotów doświadczalnych Wojskowy Józef Mielec. No rzeczywiście, było to nisko, było to nisko. Na wznoszeniu. I oby. Stanisław Ratusiński na samolocie M20 Mewa, produkowany w WSK. Jest start zespołu Trzech Wilk i z lina 526. Wspaniały, wspaniały start. Niesforni pasażerowie podczas wsiadania do AENA zrobili dziurę, którą teraz trzeba precyzyjnie zakleić. Zespół Trzech Wilk z lina 526 bardzo blisko siebie, mistrzowski pilotaż. Wspaniale to wygląda. Wszyscy ryczą ogromnie, szczególnie z rynku. Rozejście się. No oczywiście niezwykle atrakcyjny program. Jedna wilga w prawo, z lin prosto. Druga wilga
w zakręcie z lintem w locie na wprost i druga i trzecia również w zakręcie. W tej chwili w niskim przelocie ten wspaniały płatowiec, drugi, przepięknie to wygląda. Samoloty te są niezwykłą atrakcją wszystkich mistrzostw latania precyzyjnego. Wszyscy piloci państw zachodnich cmokają tylko, albowiem chcieliby mieć takie do swojej dyspozycji. No niemniej jednak pewnego rodzaju kłopoty i trudności powodują, że staje się to na randzie niemożliwe. Remont uszkodzonego AN-a. W tej chwili celonem się pokrywa dokładnie na szybciutko pewien odcinek płata przy nasadzie, by płótnem zakleić powstałą od. O, kolega bardzo ryzykownie. Kolega drugi również niezwykle ryzykownie nad publicznością przelatuje. Wspaniale kiwa skrzydłami. No przepiękny widok. I trzecia wilga z pilotem, którego nazwiska sobie w tej chwili nie przypominam. Szef techniczny, kolega Adam Saj, przy wspomnianej dziurce, albowiem on musi wszystkiego doglądnąć osobiście. Państwo widzą, jaka skupiona twarz rusza wąsami, prawda? To wszystko służy temu, aby ta dziurka została zalepiona niezwykle precyzyjnie, albowiem zaraz do tego samolotu wsiądą kolejni pasażerowie i pofruną w międzyplanetne prostranstwo. Z lin 526 w figurach akrobacyjnych. Być może, że to będzie efektowny korek. Tak? Tak czy nie? Źle ustawiony kamera, zupełnie pionowa, pan pilot to ma wszystko w tamtych portkach. Ja nie mogę w tej chwili się przesunąć nic a nic, bo bym utracił przecież tego cudownego obrazu. Prawie wszystko, matko jedyna, rybne zaraz. O, no może się jakoś zlituje. Koniec baterii, koniec kręcenia. Krótki start, wznoszenie, bardzo piękne. Duża zwrotna maszyna, również wyrób mieleckiej wytwórni. Pewnie loty będą wykonywane na małej wysokości w celach dokładnego obejrzenia tej cudownej maszyny w locie. Tak, na małej wysokości nad publicznością. Zapalonym reflektorem do lądowania wyrównał i przejście. Wspaniałe, wspaniała maszyna, niezwykle zwrotna, silniki ciche. Znów nalot na stanowisko dowodzenia. Wszystko na małej wysokości. Jest to klasyczna wersja tego samolotu
ale już jak Państwo wie, mamy kolejną wersję tego samolotu, która nazywa się Skytrak. Jest to samolot produkowany Kolega Szobak z Wieży mówi, że jawią się przed Mielecką Wytwórnią możliwości eksportu tego ciekawego samolotu i ekonomicznego z nowymi silnikami do Europy Zachodniej. Rzeczywiście jest to To jest cudowna rzecz. Jeden silnik wyłączony, na jednym silniku zupełnie stateczny, stabilny lot. Mieliśmy możliwość ostatnio obejrzenia Herkulesa C-130 z wyłączonymi dwoma silnikami, ale symetrycznie. Tu zaś silnik po jednej stronie. Okazuje się, że ten samolot jest bardzo bezpieczny. Śmigła w chorągiewkę, aby nie stawiały zbyt dużego oporu. To jest coś. To jest coś, drodzy Państwo. Pewnie jeszcze będziemy mieli możliwość obejrzenia zdolności manewrowej tego samolotu na pasie. Mianowicie on jako jeden z niewielu ma możliwość cofania na pasie. Tle kościół w Chorzelowie. Tak wygląda całe okazałości z przodu przy pracujących już ponownie dwóch silnikach. Horyzont, jak widzimy, zaciąga się ciężkimi ołowianymi chmurami. Być może, że jeszcze w ciągu dzisiejszego dnia spotkają nas jakieś przykre niespodzianki. Ale tym bardziej pięknie wygląda ten wspaniały samolot na tle ołowianego nieba. Chyba ostatnie blaski słońca w dniu dzisiejszym. Wyrwanie z wznoszeniem. Niesamowita zwrotność. Zdolność manewrowa. No i bezpieczeństwo, to jest najważniejsze. Niknie nam na tle ołowianych chmur. Zespół holujący, Wilga i co to idzie, Pirata nam? Jantar 2B. Jantar 2B. Kto leci na Jantarze?
Nie wiesz, kto leci na antarze? Piotrek Jackowski leci jako pilot szybowca. Adaś Piekarski jest pilotem Wilgi. Drugi zespół napręża linę. Lina naprężona, pewnie czeka na to, aby ten samolot znalazł się na ziemi. Być może, że właśnie teraz będzie demonstrował. Tak jest, krótkie lądowanie, słyszymy warkot śmigieł ustawionych na minus. I cofanie. Przenosimy nasz wzrok na startujący zespół. Wilga szybowiec. Oderwany i na wznoszeniu. Tu właśnie można dostrzec całą poetykę tego sportu. Po starcie idą na wysokość i prawdopodobnie będziemy obserwować akrobację na szybowcu. Akrobacja na jantarze 2B. Randwers. Drugi. Słychać gwizd. Przepiękne ugięcie płata. Janusz Rudzki siedzi w tej cudownej maszynie bez silnika. Jandar 2B.
Piękne, ciasne zakręty. To wszystko na małej wysokości. Państwo widzą w niskim przelocie Januszek. Zamienił prędkość na wysokość. Zrobi jeszcze jeden zakręt na niewielkiej wysokości i podejdzie do lądowania. Cudowne, spokojne lądowanie, jakże pewne w wykonaniu tego znakomitego pilota i instruktora. I wylądował Janusz Rybski na siedlowcu Jantar 2B. A nad nami w tej chwili... Jantar 278 na ziemi. Otworzył kabinę. Jeszcze ten moment. Moment bardzo ważny dla każdego pilota, dotknąć stopą ziemi, którą się przed chwilą opuściło. To i Janusz Rybski. Wspaniała, mocna sylwetka tego znakomitego szybownika i kolegi, podejdę i zapytam o wrażenia po locie. Januszku, witam cię serdecznie. Dobry, witamy, witamy. Pozwól parę słów po locie, powiedz. Parę słów, bardzo miło się lata. Trochę tremy było, ale było tak to wszystko tremy, w porządku. Ale wszystko mam nakręcone. Tak. Także będziesz mógł to sobie zobaczyć. Dziękuję, bardzo chętnie bym sobie przegrał. Bardzo fajnie. Dziękuję. Dziękuję, gratuluję, wspaniałego lotu. Dziękuję. I runwers w lewo. Czyli przewrót przez skrzydło, wysokość około 150 metrów. Trzymaj mikrofon. Teraz macha troszeczkę skrzydełkami, ale chyba zrobi nam wywrót szybki i przejdzie nisko nad ziemią. O właśnie, zrobił wywrót szybki i zbliża się do nas. Prędkość około 250. Prawdopodobnie zrobi jeszcze jedno przejście i do lądowania. Ale przejdzie za twoimi plecami. Spróbujemy się usunąć. Przejdzie łaskiewie. O właśnie. Za chwileczkę otworzy podwozie i będzie lądował. Na pokładzie. W zakręcie i na podejściu. Tak jest, podwozie wypuszczone. Podwozie wypuszczone. Hamulców jeszcze nie widać. Na ziemi. Piotrek Jackowski na ziemi. Grupy skoczków do zespołowego skoku z samolotu AN-2. Rola uprzęży, wzajemna, ostatnie przypomnienia figur akrobacji. Sekcja spadochronowa roku wymieleckiego jest dosyć silna.
Na razie się żegnamy z wspaniałymi skoczkami i odważnymi ludźmi, by zobaczyć ich zeskok z tej startowej. Wpisywanie nazwisk. Wszystko zgodnie ze sztuką obowiązującą w lotnictwie. Spadochronu SW-12. Wysokością już precyzyjnie zapięcie spadochronu, lina. To jest pozycja właśnie instruktora, który czuwa nad bezpieczeństwem każdego skoczka oddzielnie i wszystkich razem. A dromadery, które mają za zadanie spuścić bombę wodną, pewnie zrobią to oczywiście na moją głowę, bo być inaczej nie może. Tak wygląda rzucana przez ich bomba. I już wszystko się rozeszło. Samoloty w zakręcie. Trzy tony środków chemicznych. Oj, było co oglądać w tym Mielcu dziś było. Ruszyli ku swemu przeznaczeniu. Piotr Giackowski będzie pilotował tym AN-em. Grupa 10 skoczków zajmuje miejsce w AN-ie NR. Nie będziemy mogli.